Gościem moim jest Bogdan Sobiło. Od ponad 30 lat prowadzi różnorakie kursy dla żeglarzy. Witam, panie Bogdanie. Witam, dzień dobry. Panie Bogdanie, niech pan powie, od kiedy pan zaczął żeglować? Zacząłem żeglować, pomijając wody płodowe mojej mamusi. Zacząłem żeglować, mając lat 13, po Zalewie Szczecińskim. I od tego czasu co roku kilka tygodni, niekiedy miesięcy spędzam na morzu. Czy od dziecka pan marzył, żeby zostać żeglarzem? Kiedy byłem mały, to był tylko jeden program telewizji polskiej. Był tam program o żeglarstwie, oglądałem go już będąc żeglarzem, Latający Holender. A, od 1967 roku była najdłuższa audycja w telewizji polskiej, Latający Holender, świętej pamięci redaktora Bogdana Sienkiewicza. Ten program bardzo wiele osób wyprowadził na morze do żeglarstwa, mnie nie, bo przez okoliczności urodzenia, że mieszkałem jako dziecko w Wolinie, tam spotkałem żeglarzy i tam zaczynałem, to telewizja nie była mi potrzebna. Natomiast wiele innych osób, redaktor Sienkiewicz, bardzo zasłużona postać, zachęciła do żeglowania i po jeziorach, i po morzu. Od dziecka marzyłem, żeby zostać marynarzem. Ostatecznie do szkoły morskiej nie poszedłem, zostałem żeglarzem. Tak od dziecka o tym marzyłem, widząc, jak te statki kutry rybackie, chciałem płynąć gdzieś daleko w nieznane kraje. A czy pan pamięta swój pierwszy dzień na jachcie? Jak wyglądał? Tak, oczywiście. Kiedy miałem 13 lat w Wolinie nad Zalewem Szczecińskim, gdzie się urodziłem, mój kuzyn zaprosił mnie na taką krótką wycieczkę po zalewie, jachtem klasy Star. Przeżyłem to bardzo mocno, bardzo mi się spodobało. I po powrocie z wakacji zapisałem się do harcerskiej drużyny wodnej. Żeglarzami, harcerzami pływałem przez wiele lat. Pojechałem na pierwszy obóz żeglarski, później na pierwszy jest zatokowy i pierwszy jest morski. Czy ktoś z pana rodziny był żeglarzem? Nie. Z mojej rodziny nikt nie pływał. W mojej dalszej rodzinie, kuzynostwo mojej babci, byli rybakami na Zalewie Szczecińskim, z nim pływałem kutrami, a w rodzinie mojej bliskiej nikt żeglarzem nie był, ani marynarzem. A może pan opowiedzieć tę historię, co pan mi opowiedział przed audycją? Tak, pani zadała pytanie, jak to się stało, że zostałem zawodowym żeglarzem. Powiedziałem również pani, że to pytanie często jest mi zadawane. I odpowiedź moja była taka, teraz przed państwem powtórzę, że historia może mieć genezę w tym, że jako dziecko wychowałem się na Zalewem Szczecińskim, widziałem cieśninę dziwne, która mnie po prostu urzekała, lubiłem chodzić, patrzeć na wodę. A druga historia taka, że kiedy byłem niemowlakiem, siostra wyrzuciła mnie z wózka, podobno niechcące, tego nie wiem, to była starsza siostra oczywiście. No i uderzyłem się w głowę, leżałem pod stołem niedoceniony i być może to wpłynęło na całe dalsze moje życie, także to, że zostałem żeglarzem. Jakie cechy żeglarstwo wyrabia? Wie pani, często pisze się w podręcznikach, różnych opracowaniach, że żeglarstwo wyrabia w człowieku samodzielność, odwagę, dyscyplinę, ale w miarę tego, jak pływam, wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda, że kiedyś żeglarstwo było pewnym tak zwanym stylem życia, wymagało właśnie pewnych cech osobowościowych, pewnego charakteru. Dzisiaj raczej jako w życiu także na lądzie często decydują pieniądze i one powodują, że w żeglarstwie jest sporo osób, które tych tradycyjnych tak zwanych wartości absolutnie nie wykazują, więc często osoby pływające na jachcie można podzielić na dwie kategorie. Żeglarzy, czyli osoby, które wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, podzielają pewien system wartości oraz tą drugą grupę, którą my nazywamy klientami. Osoby na pokładzie, których tak naprawdę nic nie łączy, że my na jachcie, zwłaszcza morskim, jesteśmy pewną wspólnotą, małą, ale wspólnotą, która ma wspólny cel, czyli przeżywanie pewnych pozytywnych emocji, dotarcie do portu bezpiecznie. A jeżeli ten zespół nie jest zagrany, nie czuje się odpowiedzialny sam za siebie i ludzi wokół, to nigdy załogi nie stworzy. Pewien mądry żeglarz kiedyś napisał, że załoga jachtu to jest grupa przyjaciół albo potencjalnych przyjaciół, że ci, którzy nie przyjaźnią się na jachcie w trakcie rejsu ani po jego zakończeniu, nie stanowią właśnie załogi, tylko grupę klientów. To jest przykre, ale niestety prawdziwe. A panie Bogdanie, jakie cechy trzeba mieć, żeby zostać dobrym żeglarzem? Przede wszystkim trzeba być człowiekiem otwartym na siebie i na innych. Nie można być na pewno tchórzem, ponieważ to jest żywioł.
czy to jest rzeka, jezioro, Mazury, czy morze, zawsze istnieją jakieś zagrożenia i człowiek nie może o tym myśleć, bo ten strach go bardzo często paraliżuje. Nie można być panikarzem. Trzeba być też przede wszystkim człowiekiem koleżeńskim. Jeżeli była się z innymi, to człowiekiem koleżeńskim, takim, który udziela chętnie pomocy innym i także człowiekiem otwartym na naukę, uczenie siebie i ewentualnie uczenie innych. Wydaje mi się, to są najważniejsze cechy. Czyli przede wszystkim otwartość, że bardzo często w mojej załodze czy załogach, z którymi wpływam, nie jest ważne doświadczenie, posiadane patenty, ale właśnie te cechy charakteru, czyli odwaga, koleżeństwo, otwartość na innych. Gdzie popłynął pan najdalej jachtem? Przepłynąłem ocean, byłem na Karaibach, to mi zajęło 23 dni, płynąłem na Karaiby z Karaibów do Europy. To już jest jakieś przepłynąłem Morze Śródziemne wielokrotnie tam i z powrotem. Teraz, kiedy z państwem rozmawiam, z panią jestem w północnej Norwegii. W tym roku dwa razy przepłynąłem też Morze Północne z Niemiec do Szkocji i potem ze Szkocji do Norwegii. Także pływam sporo. No, mój najdłuższy rejs to były 23 dni z Martyniki na Karaibach na Azory w Europie. 23 dni przejść oceanu. A może pan coś powiedzieć o Norwegii? Norwegia jest bardzo ciekawym krajem, ze skandynawskich wydaje mi się być najciekawszym, zarówno ze względu na ludzi, jak i krajobrazy. Wracając do pytania, które pani zadała przed tym, jak znaleźliśmy się na wizji, dlaczego pływam, że poza przeżywaniem emocji związanych z samym żeglowaniem i morzem i wiatrem, pięknymi zachodami, wschodami słońca, to dla mnie osobiście bardzo ważne jest także poznawanie ludzi, że większość osób, które spotykam na swoim jachcie i na innych, to są bardzo ciekawe, pozytywne osoby zupełnie różnych tak zwanych klimatów, których pewnie nigdy bym nie poznał, gdyby był tam, gdzie jestem na co dzień, czyli w Krakowie. Co do Norwegii, po raz pierwszy byłem tutaj w roku 2003 w Oslo. Spotkałem wtedy tak zwanego Hafenmeistra, czyli bosmana marinowego, który krótko powiedział o swojej historii, swojego życia, że urodził się na Lofotach. Jego ojciec zginął w trakcie wypadku, w wyniku wypadku kutra. I cała mała wioska poszła na pomoc, na opiekę pomocy społecznej, ponieważ żywiciele rodzin zginęli. Wtedy ten człowiek, Stein, mający 15 lat, musiał pójść do pracy na morzu jako marynarz. I to mnie zainspirowało, żeby popłynąć na Lofoty, o których oczywiście czytałem wcześniej, ale po kilku latach tutaj trafiłem. Później byłem jeszcze dwukrotnie i teraz jestem chyba po raz czwarty albo piąty tutaj na Lofotach, czyli północnej Norwegii. Jest to miejsce bardzo ciekawe, bo wbrew takim potocznym obiegowym opiniom, tutaj jest w miarę ciepło w lecie. Temperatury nie są dużo niższe niż w Polsce. Ostatnio przeszedł jakiś niż, w związku z tym temperatura spadła poniżej 20 stopni, ale w lipcu, sierpniu, kiedy tutaj żegluję, temperatury są dość wysokie, dość rzadko pada deszcz, są przepiękne krajobrazy. Norwegia to wszystkim fiordy, wysokie góry, nawet latem ośnieżone, że w wielu zatokach są lodowce, do których można blisko podpłynąć i dosłownie poczuć na sobie ten chłód lodowca i wyobrazić sobie, że woda zamrożona w tym lodowcu, czyli lód, ma kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy lat. To daje takie poczucie obcowania z tym, z czymś bardzo dawnym, pradawnym, tajemniczym i bardzo fascynującym. A może pan powiedzieć o swoich przygodach dobrych i tych złych? Wiem pani wcześniej, żeglarstwo bardzo często związane z przeżywaniem czegoś ekscytującego i dobrego, i złego. Myślę, że chyba jako gatunek ludzie mamy tak, że jednak pamiętamy na ogół te rzeczy dobre. To, że ktoś tam udzielił pomocy, pomógł nam w jakiś sposób. Natomiast złe sytuacje, te związane zarówno jak gdyby z przyrodą, z techniką, ale i z ludźmi, pamięta się raczej rzadziej. Więc myślę, że takich przygód mrożących krew w żyłach raczej spotkało mnie niewiele, dużo więcej spotkało mnie przygód czy sytuacji dobrych. Że bycie żeglarzem też polega na tym, że bardzo często coś nie idzie z naszym planem. Ani rejs nie przebiega tak, jak sobie wyobrażaliśmy, ani manewry w porcie nie przebiegają i że żeglarstwo właśnie wyrabia w nas taką cechę działania ad hoc, czyli sytuacyjnego, że nie mamy scenariusza, musimy działać. I to decyzje na ogół muszą być bardzo szybkie, no i na ogół trafne, bo w przypadku skipera, celnika, kapitana, jakkolwiek go nazwiemy, bezpieczeństwo innych ludzi jak tu zależy od nas. Więc owszem, możemy się mylić jak każdy, ale decyzje musimy podejmować szybko.
Wracając do Pani pytania, dobre sytuacje i złe, więc te dobre to przede wszystkim spotykanie ludzi i przeżywanie pozytywnych emocji związanych z żeglowaniem, że nie dzwonią telefony, nie przychodzą maile, że mam czas myśleć o sobie, o swoim życiu, o swoich bliskich, że często w nocy, kiedy płynę po morzu przez ocean, czuję się zawieszony między niebem a morzem, czuję się częścią tych wszystkich żywiołów. I wtedy moje przeżywanie staje się zupełnie inne niż w wielkim mieście, kiedy są dookoła inni ludzie, jest wielki ruch i to wszystko, co związane jest z dużym miastem. Więc to jest coś, co chyba działa na każdego, kto znajdzie się na morzu. Od tego, co ma na co dzień, musi się w jakiś sposób odłączyć i tak też żeglarze na ogół odpoczywają, że kiedy jesteśmy na pełnym morzu, właśnie nie ma zasięgu telefonów i wszystkich tak zwanych dobrodziejstw cywilizacji, w naturalny sposób nawiązujemy rozmowy. Kiedy stoimy w porcie, nawet dzisiaj zauważyłem, że załoga intuicyjnie wyciąga telefony, nie rozmawia ze sobą, ale patrzy w smartfony, iPhony. Na pewnym morzu, kiedy zasięgu nie ma, jedyne do czego służy iPhone czy smartfon, to tylko robienie zdjęć, a i to szybko się nudzi. Więc ludzie myślą o sobie, swoich bliskich, tym, co zostawili na lądzie, a potem w naturalny sposób nawiązują rozmowy ze sobą. Więc myślę, że to, co jest najciekawsze, co Pani pyta, to poznawanie innych ludzi, ich sposobu myślenia, który jest bardzo często zupełnie inny niż mój, co mnie samego zmusza do refleksji, czy aby mój światopogląd rzeczywiście jest uniwersalny i jedynie słuszny. Zdaję sobie wtedy sprawę z tego, że wcale tak nie jest, że na ten sam punkt widzenia można patrzeć z bardzo różnych punktów i często wszystkie są co najmniej jednakowo dobre. A o tych złych przygodach też, chociaż o jednej może Pan powiedzieć? O złych przygodach płynąłem przez Zatokę Biskajską, czyli akwen okryty złą sławą. Tam są bardzo silne wiatry sztormowe, wielkie fale, często zdarzają się wypadki. I zdarzyło mi się kiedyś płynąć przez Zatokę Biskajską. Żeglarz, który był nurkiem zawodowym, nauczycielem WF-u i miał różne oznaki sportowe, okazało się, że niestety wystraszył się bardzo. Nie chciał pomóc kolegom, którzy pracowali na dziobie przy zakładaniu żagla sztormowego. I kiedy powiał taki silny wiatr sztormowy, to wszyscy czuliśmy się wtedy jak na cmentarzu 1 listopada albo później, kiedy hulają liście, jest bardzo smutno. I to była jedna z taka bardziej przykrych przygód, jaka mnie spotkała, które pamiętam do dzisiaj. Natomiast w sytuacjach różnych awarii oczywiście mi się zdarzały, porwane żagle i inne wypadki, to nie pamiętam tego, dlatego że działałem w konkretnej sytuacji. Te emocje z czasem wygasły i pozostało tylko to na ogół, co dobre, warte zapamiętania. Więc na takie pytanie, które Pani zadała, złych przypadków raczej nie pamiętam, a ludzi, którzy się, można powiedzieć, nie sprawdzili albo weszli w konflikt ze mną, jakiś taki czy inny, zresztą załogi, też niespecjalnie pamiętam. Przeważają generalnie dobre, pozytywne emocje. A wracając do Pani pytania, tym, co najbardziej może zawieść i rozczarować, nie jest awaria jachtu ani załamanie pogody, tylko drugi człowiek. Często ludzie, których znamy z lądu, obcujemy z nimi przez niekiedy lata, na przykład członkowie rodziny, mąż, żona, brat i siostra, zachowują się zupełnie inaczej w sytuacjach ekstremalnych, na przykład podczas jakichś trudnych sytuacji na morzu, sztorm albo jakiś wypadek, że wtedy tak naprawdę możemy poznać człowieka, kim on jest, bo wtedy różne maski opadają, skutek działania silnego stresu. Wracając do Pani pytania, że teraz uświadomiłem, że Pani pytała o cechy charakteru, że żeglarz też nie może ulegać panice, czyli musi być człowiekiem odważnym, że w stresie musi działać, musi być gotowy do działania pod presją. Podam Pani przykład, że często na początku rejsu, właściwie zawsze, ćwiczymy wiązanie podstawowych węzłów, przypominamy albo uczę tego. I bardzo często jakaś osoba wiąże perfekcyjnie węzły podczas ćwiczeń, ale w czasie manewrów, kiedy trzeba zrobić to szybko i pod pewną presją czasu, kompletnie się gubi. Czyli takie osoby, które nie są w stanie takich umiejętności wykształcić, żeby nauczyć się działania pod presją czasu, czy w ogóle pod presją, niestety do żeglarstwa się nie nadają. Żeglarstwo zawsze niesie w sobie jakiś element stresu, większy czy mniejszy, on zawsze występuje. A prowadzi Pan też kursy. Może powiedzieć Pan, jak wyglądają takie kursy? Tak, prowadzę od bardzo wielu lat kursy dla żeglarzy morskich. To są przede wszystkim takie tygodniowe kursy sternika morskiego. Od jakiegoś czasu większość zajęć erotycznych jest nagrana w postaci webinarów. Natomiast na kursie takim praktycznym utrzymywane manewrowanie jachtem na żaglach i na silniku
kierowania załogą i tego wszystkiego, co w praktyce jest potrzebne do prowadzenia rejsu morskiego. Prowadzę także takie weekendowe kursy manewrowania jachtem w porcie, zwykle na silniku. I do pływania po morzu potrzebna jest jeszcze licencja radiooperatora. Jachty morskie prowadzone są w radiostacje. Do obsługi tej radiostacji potrzebna jest licencja, w związku z czym prowadzę też kursy radiooperatora. Przede wszystkim kursy manewrowe praktyczne, czyli sternika morskiego i manewrowe, i kursy radiooperatora. A jak pan patrzy na tych starych żeglarzy, to co pan sobie myśli? Takich już niestety nie jest wielu, że im było dużo trudniej niż nam, że ci żeglarze starej daty nie mieli tej techniki, jaką my mamy, nie mieli GPS-u, map elektronicznych, zawodnych silników, silnych żagli i innych tego typu wynalazków. W związku z tym praca, jaką musieli włożyć i fizyczna, i intelektualna w przygotowanie, prowadzenie rejsu była dużo większa. Dzisiaj, korzystając z różnych aplikacji nawigacyjnych, jestem w stanie pisać port docelowy, podać zanurzenie jachtu, wysokość masztu i aplikacja sama mnie prowadzi przez skomplikowaną trasę wiodach norweskich. Dawniej wymagało to zaangażowania najpierw kapitana przez kilka godzin, a potem całej załogi podczas przejścia. Więc czynnik skomplikowania tych czynności jest zupełnie inny. Pewne cechy pozostały niezmienne, czyli czujność, obserwacja, sprawdzanie wszystkiego na wszystkie możliwe sposoby, ale z drugiej strony technika poszła tak do przodu, że żeglowanie bardzo, bardzo ułatwiła. I to oczywiście dobrze, to jest postęp cywilizacyjny i z nim nierozsądne byłoby walczyć. Żeglarze starej daty pływali rzadziej, natomiast rejsy często były dłuższe i dużo bardziej skomplikowane dla nich wtedy, niż dla nas są dzisiaj. Nawet przejście oceanu dzisiaj jest o niebo łatwiejsze niż było wtedy. Mamy telefony satelitarne, GPS, lokalizatory internetowe, radiopławy, inne wynalazki, które ułatwiają, a czasami mogą ratować nam życie. 40-50 lat tego, wszystkiego nie mieli, więc chylę czoła przed tymi pionierami, którzy żeglowali po oceanie mając kompas i sekstant, nie istniał GPS i różne wynalazki współczesnej techniki nawigacyjnej. Baranowski, kapitan Radomski, kapitan Jaskuła, wielu, wielu innych. Gdyby nie oni, nas teraz też pewnie by nie było, gdyby oni nie przetarli nam szlaków. A czytał pan książkę, znaczy kapitan Karol Olgierd Borchardt? Bo ja czytałam. Ależ oczywiście jest jednym z moich pozytywnych bohaterów. Pan kapitan przed wojną był zastępcą komendanta na darze Pomorza. Po wojnie był wykładowcą w Szkole Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z zakresu astronawigacji. Znając oczywiście przede wszystkim jako autor bardzo poczytnej książki, miała chyba ponad 1 000 000 egzemplarzy, znaczy kapitan. Tak, to tak zwana ikona w naszym świecie. Znowu wracając do pani pytania starszych. Często młodzi żeglarze, tacy 20-30-letni, o Borchardzie nie słyszeli, ale jeden z polskich żaglowców, większy, taki ponad 30-metrowy, nosi nazwę kapitan Borchardt, więc dla jego upamiętnienia, podtrzymania pamięci o nim nazwano jeden z polskich żaglowców jego imieniem. W Gdyni za Teatrem Muzycznym w centrum miasta jest taka niewielka ulica imienia Karola Olgierda Borcharda, gdzie kapitan po wojnie mieszkał. A słyszał pan też o takim kapitanie Mamret Stankiewicz, to właśnie Karol Oczywiście. Olgierd Borchardt? Nawet widziałem jego grupę, niedawno byłem w Szkocji. Tak, w kanale kaledońskim byłem tam i grup kapitana Mamerta Stankiewicza, czyli z kolei ikony kapitana Borcharda. To jest ta postać, która jest bohaterem i krzeszy opowiadań Karola Olgierda Borcharda. Oczywiście o kapitanie Mamercie Stankiewiczu też słyszałem. To był prawdziwy kapitan, jak na końcu wyszedł, jak się topili i utopił się. Tak, bo to, o czym mówiliśmy, że kapitan odpowiada za załogę, myśli o wszystkich, o sobie na końcu. Takich przykładów, o których pani mówi, było więcej. W 1993 roku wypłynął ze Świnoujścia prom samochodowo-kolejowy Jan Heweliusz, na którym byli kolejarze i kierowcy tiru, bo to był prom samochodowo-kolejowy. Okazało się, że osłona meteorologiczna zawiodła, wiatr był dużo silniejszy niż mówiły prognozy i po minięciu niemieckiej wyspy Lugi prom zaczął się przechylać i było wiadomo w pewnym momencie, że się przewróci. Kapitan nazywał się Andrzej Ułasiewicz. Został na mostku i razem z promem i większością załogi zginął. Dał przykład, jak się powinien zachować kapitan sytuacji ostatecznej, czyli to zupełnie inny wzorzec niż słynnego kapitana Schettino z tego statku pasażerskiego Costa Concordia, którym 10 lat temu, 17, słyszeliśmy. No to też słyszałam. Nie jest na pewno dobrym żeglarzem kapitanem ten,
kto po zatonięciu swojego jachtu czy statku uważa, że nic się nie stało i nie ponosi żadnej winy. Niestety w naszym środowisku są tacy ludzie, którym takie przypadki się zdarzyły. Uważają, że nic się nie stało, skoro ludzie nie zginęli, to nie ma czego wyjaśniać. Zawsze, jeżeli jest wypadek, to jest jego przyczyna. I nawet nie chodzi o karanie winnych, ale o wyjaśnienie profilaktyczne, żeby tego typu sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości. Więc kapitan Stankiewicz, kapitan Łasiewicz dali przykład, jak swój obowiązek spełnić do końca. Na szczęście w żeglarstwie takie sytuacje zdarzają się rzadko i bardzo rzadko. Niemniej jednak zdarza się, że ktoś był kapitanem jachtu, który utonął, a potem pisze w internecie, że nic się nie stało i nie ma do czego wracać, jak kupimy nowy. To są sytuacje dla mnie niezrozumiałe. Dla mnie Mamret Stankiewicz to jest autorytetem. Karol Orger Borcher tak samo. A co by chciał pan na koniec powiedzieć? Że wszystkich tych, którzy myślą, że żeglarstwo jest trudne, wymagające, drogie, niedosiężne, chciałbym przekonać, że tak nie jest, zachęcić do tego, żeby spróbowali, a być może okaże się, że jest właśnie to, co wam odpowiada najbardziej. Więc jeżeli możecie państwo skorzystać, czy na pobliskim jeziorze, rzece, zalewie, albo na morzu, jest to jak najbardziej w zasięgu. Niedawno spotkałem dziewczynę, Polkę mieszkającą w Szkocji, która pracując jako robotnik odkładała pieniądze i jej wielkim marzeniem było popłynięcie po morzu. I dla mnie było zaszczytem, że Marzena, bo takiej na imię, przyjechała, kiedy byłem w Szkocji i przepłynęła razem ze mną Morze Północne i zakończyliśmy rejs Stavanger w Norwegii. Więc żebyście się państwo nie bali realizować własnych marzeń, żebyście nie czekali, że być może tym, co wam przyniesie wielką satysfakcję, jest żeglarstwo. No u nas też w Bąszyniu jest jeden żeglarz, pan Bogdan Gołek. Może słyszał pan o nim? Powiem krótko, wszystkie Bogdany to fajne chłopaki i dobrzy żeglarze. Byłem z Bąszyniu kiedyś dawno temu, przy okazji jakiegoś kursu, szkolenia. Pana Bogdana niestety nie pamiętam, pewnie się nie spotkaliśmy. Ale tak, to właśnie przykład, że nieważne jak daleko od morza mieszkamy czy wody, można uprawiać żeglarstwo. Co mnie też często koledzy naigrywują się, albo powinni naigrywać, że jestem kapitanem, a mieszkam w Krakowie. Czyli kilkaset kilometrów od najbliższego morza. Dziękuję panu, że chciał pan wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.